Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 21 czerwca 2022 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, jestem waszą matką i was kocham. Proszę was, abyście we wszystkim starali się naśladować mego Syna Jezusa. On jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa i jedynie w nim jest wasze prawdziwe wyzwolenie i zbawienie. Jestem matką łaski i miłosierdzia. Otwórzcie swe serca i zaakceptujcie wolę Pana dla waszego życia. Dobrze wiecie, jak bardzo matka kocha swoje dzieci. Bądźcie ulegli i posłuszni memu wezwaniu. Przyjdą trudne czasy dla sprawiedliwych, ale Pan będzie u boku tych, którzy do Niego należą i Go kochają. Nie wycofujcie się, Pan was wezwał i wiele od was oczekuje. Za miłowanie i bronienie prawdy będziecie prześladowani i odrzucani, lecz się nie zniechęcajcie. Niebo patrzy na was, czuwa nad wami. W tej chwili, jako matka łaski, sprawiam, że spadają na was błogosławieństwa niebios. Naprzód, bez lęku, to jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Komentarz. Naśladowanie Chrystusa jest już od stuleci, jeśli nie wręcz od początku chrześcijaństwa, znany jako najważniejszy, jedyny sposób osiągnięcia prawdziwej świętości. Z pewnością nikt tak go nie naśladował jak Maryja i ona to właśnie może nam w tym najpełniej pomóc. To przez jej ręce spływa na nas łaska i miłosierdzie, ponieważ nikt tak jak ona nie współpracował z Bożą łaską przez pokorę, ani z Bożym miłosierdziem przez ufność i ona może nam jakoś te swoje dyspozycje przekazać. Podobnie jak to było w słynnej wizji siostry Łucji, Maryja w pełni uczestniczy w tajemnicy Trójcy Świętej, która przez swoje dzieła miłości względem nas, a szczególnie przez krzyż, objawia nam i udziela obficie swojej łaski i miłosierdzia. Toteż Kościół już od wieków nazywa ją słusznie pośredniczką wszelkich łask i matką miłosierdzia, o czym słusznie przypominał, samemu żyjąc tą tajemnicą, święty Maksymilian Maria Kolbe. Spełniajmy więc Boży plan dla naszego życia, walcząc mężnie o wytrwanie w prawdziwej wierze, wbrew pokusom fałszywej religii Antychrysta, która nadchodzi, pamiętając, że całe niebo patrzy na nas z radością i nadzieją, zagrzewając nas do walki, dodając nam otuchy i aktywnie nas wspierając i osłaniając, jak pisał święty Cyprian z Kartaginy, przygotowując swoich wiernych na prześladowanie. Gdy tu walczymy za naszą wiarę, patrzy na nas Bóg, patrzy Chrystus, patrzą aniołowie. Jakaż chluba, jakie szczęście wobec takich widzów walczyć i zwyciężyć.